Bitwa warszawska była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. Określana jest tutaj nad bitwą, uznawana za 18. przełomową bitwę historii świata. Zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości, a Europę uratowała przed bolszewizmem. Konflikt polsko-bolszewicki rozpoczął się właściwie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Już 18 listopada 1918 roku przywódca bolszewickiej Rosji Władimir Lenin wydał rozkaz o rozpoczęciu operacji Wisła. Dla bolszewików pokonanie Polski było celem taktycznym. Głównym było wsparcie komunistów w Europie Zachodniej. Bitwa warszawska toczyła się w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. Rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Pisko i kapitan Bronisław Rybulski. Głównym celem operacji było odcięcie podpunktu Garszaja od armii Piotrowskiego i od Zaplecza oraz wydanie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy. Czasy polskich przygotowań do ostatecznego rozstrzygnięcia polskiewicy zbliżali się do Warszawy. Stwierdzili, że toka się polska stolica w ciągu 5 godzin. Bitwa warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy między innymi o Radzymi, który przechodził kilkanaście razy z rządu. 14 sierpnia działania zaczepne na linii, które rozpoczęła 5. Armia generała Władysława Sikorskiego, mająca przeciwstawić siły sowieckie 4. i 15. Armii. Ciężkie boje zakończone polskim sukcesem miały miejsce również pod Kultuskiem i Serockiem. 16 sierpnia generał Sikorski z małym atakiem zdobył Zatok. Mimo to inne sowieckie jednostki nie zaprzestały w marszu w kierunku Grodnicy, Włocławca i Płocka. 15 sierpnia trwały zacięte walki wojsk polskich z Armią Czerwoną, m.in. pod Radzyminem, Kostowem i Zielonkiem. Ostatecznie polscy żołnierze zaczęli wielkich strat i wstrzymali Radzymi i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. Faza obronna Wisły Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to dzięki działaniom marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpił cel. Dowodzona przez niego tzw. grupa manewrowa, skład której wstąpiło 5 dywizji piechoty i brygada kawalerii. Siły jej zaatakowały tyły wojsk bolszewickich napierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się na zachód. Szanowni Państwo, ostatni epizod Wisły Warszawskiej rozegrał się właśnie tutaj, w miejscowości Wincenta. Oddziały 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej 27 sierpnia 1920 roku zakończyły zadanie oczyszczania lasów z maruderów sowieckich, biorąc 50 miejsc. W Wincencie nawiązano kontakt z oddziałem niemieckim. Okazało się nieoczekiwanie, że neutralny sąsiad za północnej granicy chce włączyć się do konfliktu w nietypowy sposób. Stojący na mostku granicznym oficer krzyczał, że Niemcy w najbliższym czasie wypuszczą internowanych Rosjan, by po wypoczęciu Prusa wzięli na Polakach odwrót. Okazało się, że weszli przy drodze częściowo w samej rzeczce Wincenta stały porzucone przez kobiety działa, które Niemcy usiłowali przyciągnąć na tym rzecz przy pomocy zarzucanych śmierci. Między podmiotami i przypadkami wywiązała się natychmiast kłótnia, a następnie kulka na pięści i to się weszło. Jeszcze raz. Wielkopolskie oddziały dowodziły swoją wyższość. Działa zabrano do Kolna, gdzie jak opisuje kronikarz pułku, na rynku stało ich już tak mnóstwo, że trudno było przecisnąć się pomiędzy nimi, nawet pieszo, nie mówiąc już konno czy wodę. Bitwa warszawska
zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Szanowni Państwo, jako nauczyciel historii często swoim uczniom powtarzam, że historii nie tylko uczymy się z podręczników, ale uczymy się na podstawie tego, co mamy we własnych rodzinach, na podstawie historii własnych rodzin. Przykład jest za moimi plecami. To są ludzie z gminy Kolno, miasta Kolno, ziemi kolneńskiej, którzy w 1920 roku sięgnęli po broń, zostali powołani do wojska, wstąpili do armii ochotniczej, jako nawet 15-letni chłopcy, bo jest tutaj pan Gilecki, późniejszy komendant Armii Krajowej Kolno, który został zamordowany w 1944 roku i on jako 16-letni chłopak wstąpił do armii ochotniczej. Często podając wiek inny, starszy, żeby móc do tej armii się zaciągnąć. Warto jest, abyśmy w swoich rodzinach szukali bohatera, bo każda rodzina ma swojego bohatera.